W Polsce funkcjonuje blisko 300 organizacji rolniczych. To są oczywiście organizacje związane z określonymi branżami sektora rolnego. Ta mnogość organizacji powoduje, że bardzo ciężko jest właściwie wypracować wspólny front działań na rzecz sektora rolnego. I stąd mamy co parę chwil problemy z tym, że jedna branża jest lepiej traktowana, druga jest gorzej traktowana, że nie ma takiego spoiwa organizacyjnego, jednej silnej czy dwóch silnych organizacji, które miałyby siłę przebicia i lobbowałyby na rzecz rolników. Organizacje rolnicze w Polsce nie mówią wspólnym głosem, dlatego że jest to niemożliwe, ponieważ reprezentują różne grupy interesów. Mówimy wspólnym głosem na zewnątrz. Poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych wypracowujemy wspólne stanowiska, które są zbieżne ze stanowiskiem rządu i reprezentujemy je na poziomie Unii Europejskiej. Pozostałe organizacje mają charakter branżowy, reprezentują poszczególne branże w wąskim zakresie. Samorząd rolniczy reprezentuje wszystkich rolników, wszystkie branże i wszystkie wielkości gospodarstw, i tych dużych, i tych małych. Izby rolnicze poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych zwracają się w bieżących sprawach do ministra rolnictwa, uczestniczą w pracach legislacyjnych poprzez udział w Komisji Rolnictwa. Jeżeli sprawy te nie są załatwiane, zwracamy się bezpośrednio do premiera bądź do prezydenta Rzeczpospolitej i walczymy aż do skutku o załatwienie spraw naszych rolników. Bardzo silną organizacją i taką reprezentacją rolniczą jest samorząd rolniczy. Frekwencja przy wyborach do izb rolniczych jest tak znikoma. Myślę, że to się bierze w dużej mierze z braku zaufania, że jeszcze musi minąć wiele lat, żebyśmy się do tego przekonali. Zmieni się to na pewno, kiedy będzie wchodziło nowe pokolenie, kiedy będzie wymiana pokoleniowa na polskiej wsi, będziemy mieli więcej towaru z rynków pozaunijnych, globalny rynek, to będzie wymagało twardych negocjacji, to będzie wymagało przede wszystkim systemowych rozwiązań. A systemowe rozwiązania, czy projekty rozwiązań ustawowych, może też przecież tworzyć Izba Rolnicza. Tych pieniędzy będzie mniej i trzeba będzie po prostu walczyć. I ta organizacja będzie miała tutaj bardzo dużą rolę do odegrania. Uważamy, że Agrounia nie ma szansy przebicia się. Korzysta z tego, że jest trudna sytuacja na niektórych rynkach i próbuje tą sytuację wykorzystać, manipulując rolnikami. Gdybyśmy doszli do tego, że zamykamy nasz rynek wewnętrzny na obcy towar, jesteśmy skazani na duże straty, ponieważ nasz handel zewnętrzny wynosi 30 miliardów. Ten towar musiałby zostać w kraju i spowodowałby bardzo duży kryzys